dwie ręce. W tym momencie możemy w pełni wykorzystać możliwości walki mieczem i tarczą. Dobrze. Mamy to, to, to i to. To może jeszcze topór. Może zostawić na razie sobie to. Topór jest bronią bardzo groźną, bardzo popularną, ponieważ było to typowe narzędzie rolnicze używane w praktycznie każdym domu. Jednak to jest nieco większa wersja bojowa, która służy nie tylko do ścinania drzew, ale również głów przeciwników. Przy ataku na przeciwnika od góry mogę uderzyć w tarczę, najprawdopodobniej ją rozłupię, albo uderzę troszkę dalej, zahaczyć ją brodą topora, ściągnąć do siebie i uderzyć go na przykład w twarz. Możemy też ominąć się jego hełm, tak samo zrobimy, tak? Omijamy hełm i zahaczamy za szyję. No i jest pod kontrolą, możemy albo ściągnąć go do siebie, albo uderzyć teraz drzewce, albo po prostu skręcić w ten sposób, że przewrócimy go bez większego trudu. Oprócz tego możemy też uderzyć tyłem topora, co jest również bardzo groźne. Takie uderzenia obuchowe naprawdę potrafią bardzo miażdżyć. Przyjęcie uderzenia toporem taką tarczą bardzo często kończy się złamaniem ręki. Zajmijmy się miejscami. Dlatego powinniśmy starać się przyjmować to tak, żeby topór ześlizgnął się po naszej tarczy. I z tej strony. Dobrze. Często broń czerwcowa miała po drugiej stronie dodatkowy szpic metalowy, który umożliwiał pchnięcia. Dzięki temu można było bez problemu uderzyć takim toporem na przykład w kolczugę i przebić ją bez większego trudu. Cienki szpic po prostu przechodził pomiędzy ogniwami i nie wymagał rozrywania samej kolczugi. Więc nie wymagało to już dużej siły. Dobrze. Weź może włócznie i pokażemy parę technik broń drzewcowa kontra broń drzewcowa. Jeszcze powiem taką ciekawostkę w międzyczasie. Najbardziej znane szkoły fechtunku średniowiecznej Europy to szkoła niemiecka, potem włoska, hiszpańska. Angielska jest mało rozwinięta, mamy tam bodajże dwa źródła tylko, na których się opieramy. I nie mamy ani jednego źródła z terenu Francji. Wielkie, bardzo ludne państwo średniowieczne, a nie ma żadnego traktatu, który by dotyczył fechtunku z całego średniowiecza. Trudno powiedzieć, czy po prostu żaden się nie zachował, czy też nie były tam popularne. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że we Francji opierano się w dużym stopniu na szkole włoskiej, która była nieco inna od niemieckiej. Dobrze, teraz proszę o uderzenie w kolano, cięcie włócznią. Bronię się toporem, zahaczam go o nogę i mogę łatwo przewrócić, ale to już pokazywaliśmy wcześniej. Mogę równie dobrze przesunąć się topór dalej i wygiąć go w drugą stronę. Skręcam mu obie nogi i bardzo łatwo przewracam. Teraz, co nie ma miejsc. I ponownie uderzenie po kolanie. Odbijamy i w brzuch. A teraz w głowę. Proszę. I ja w głowę. Uderzę raz to. Po kolanach. I tutaj. Teraz uderz w głowę. I mocno uderzenie toporem. Bez zatrzymywania to po prostu zwala z nóg. I coś, co już pokazywaliśmy przy poprzednim pokazie, ale jeszcze raz możemy pokazać. Uderzenie od góry, od dołu i zapadamy dźwignię na rękę. Na razie wygląda niegroźnie, ale ruszę swoją ręką jeszcze trochę w lewo i ten nadgarstek po prostu się złamie. Jest po walce. To. Teraz coś, o czym bardzo często słyszę, że w średniowieczu nie walczą dwa mieczami. To jest czysta fantastyka, to się wzięło z filmów. Nie jest to prawda. Z wieku XV pochodzą dwa traktaty z terenów Hiszpanii. Oba powstały w tym samym roku 1474 i w nich jest opisana walka za pomocą dwóch mieczy. Jeżeli chodzi o dwa miecze, są one bardzo praktyczne. Też często słyszę takie legendy, że no, tą lewą ręką to można tylko zablokować, się niewiele to daje, lepiej używać tarczy. Jednak w praktyce wygląda to inaczej. Na przykład zaatakuj. Oczywiście bronię się lewą ręką, prawa jest całkowicie wolna. W tym momencie atakuję, obronię się przed prawą. Ja ściągam lewą, kończę pchnięcie. Uderz na głowę, proszę. Przyjmuję na dwa miecze, kiedy ściągam w bok, kończę pchnięcie. Inna możliwość, zaatakuj gdzieś od góry.
Znów jeden miecz zabieram w bok, uderzam drugi. Ponownie na przykład na ten bok. Też blokuję się prawym, kończę pchnięciem lewym. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Technik fechtunku siedmiomieczego przyjmuje się, że do dzisiaj przetrwało około 2000, łącząc wszystkie rodzaje broni białej. Także mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz możliwości i naprawdę jest się czym pobawić. Dobrze, staram się nie powtarzać z poprzednimi pokazami za bardzo, ponieważ już dzisiaj były dwa. Weźmy zatem nie miecz długi. To jest zawsze ciekawe. Dobrze, teraz się troszeczkę powtórzymy. Pokażemy cięcia mistrzowskie. Cięcia mistrzowskie jest to pięć cięć, które zapewniają nam zarówno ochronę przed ciosem przeciwnika, jak i jednocześnie dają możliwość zranienia. Zacznijmy od krumpa, czyli krzywe uderzenie z niemieckiego. Atakujesz mnie na głowę, odskakuję w bok i uderzam po przedramionach. W tym momencie walka się kończy, bo ręce już nie są w stanie dalej utrzymać miecza. Jednak, jeśli ma przedramiona osłonięte, wtedy trzeba zrobić coś innego. Na przykład odbić miecz w bok i uderzyć w głowę. Z tym, że on ma hełm, więc znowu niewiele tutaj z ciała. W takim razie możemy przejść do nieco innej techniki. Proszę. Tak? I za pomocą pół miecza możemy zrobić pchnięcie w szyję. Tu już nawet zbroja nie pomoże. Do czego jeszcze służy technika krumpa? Odbija uderzenia przeciwnika z każdej strony. Uderzaj wolnie z każdej strony, jak ci wyjdzie. Jeszcze raz. Jakby nie uderzył, i tak jestem bezpieczny. Takich technik obronnych jest więcej. Na przykład, pytam już w ten sposób. Wydaje się, że jestem całkowicie odsłonięty. Wydaje się. Proszę. Uderzenie w głowę. Z drugiej strony. Znowu, pchnięcie w twarz. Jeszcze raz. W brzuch. I z tamtej strony z tyłu. I znowu, pchnięcie w brzuch. I po walce. A wydawało się, że jest całkowicie odsłonięte ciało. Teraz. Kilka takich najważniejszych postaw z drugiego miecza. Miecz trzymamy na górze. Jest to postawa z dachu. Stąd możemy wykonać mocne ciosy na głowę. Ewentualnie, jeżeli widzimy, że on się zasłania, wykonujemy technikę zwaną cukier. Ściągamy miecz do siebie i robimy pchnięcie z dojściem do niego. Pozycję wołu już pokazywamy. Z niemieckiego OX. Pozwala na mocne pchnięcia od góry i na przyjmowanie ciosów przeciwnika. Jeszcze raz uderz. Z tego możemy wyjść do drugiego cięcia mistrzowskiego, Zwerchał. W tym momencie mogę uderzyć go z tamtej strony, obchodząc jego miecz. W ten sposób. Takie ciosy można zadawać z dwóch stron, robiąc długie serie szybkich ciosów. Proszę. Jeżeli przeciwnik nie zna tej techniki, bardzo łatwo jest go trafić, zwłaszcza jeżeli zmieniamy wysokość ciosów. Możemy uderzać w głowę albo w nogi. Teraz mamy cztery szybkie ciosy w dowolnej kombinacji. To trudno obronić. Jeżeli przeciwnik zdoła to obronić, wykonujemy inną technikę. Na przykład zmienię. Raz, dwa, broni się cały czas. Zawinięcie i pchnięcie przez koczulę. Dobrze. Kolejne cięcie mistrzowskie. Cofał. Czyli najmocniejszy cios, jaki można zadać długim mieczem. Wykorzystujemy w nim siłę ramion oraz ciężar swojego ciała. Przeciwnik atakuje nas na przykład na głowę. Ja schodzę z jego linii i uderzam, lądując jednocześnie przy tym lotnym skoku, uderzam w tym samym momencie mieczem. To daje bardzo dużą siłę ciosu, która albo ogłuszy przeciwnika, albo po prostu obetnie mu na przykład rękę. Kolejna technika cięć mistrzowskich to Shinhao. Shinhao pozwala nam obronić się przed cięciem z góry. Wygląda tak. Wydaje się, że bardzo prosty. I tak jest. Opierałem miecz na barku, kciuk mamy po stronie wewnętrznej i podczas ruchu obracałem miecz, także kciuk znajduje się po stronie prawej. Ten lekki obrót daje nam możliwość odbicia miecza przeciwnika. I
uderzenia go w głowę, a jego miecz jest daleko. Coś, czego jeszcze nie było. Jeżeli mamy miecze w takim zwarciu, możemy mieć konieczność, żeby jakoś ten ukaz przełamać. Więc możemy silną część naszego miecza, czyli tą połowę przy rękojeści, oprzeć o słabą część jego miecza i ten miecz odbić. Jego miecz leci gdzieś na bok i robimy szybkie pchnięcie. Jeszcze raz. I po sprawie. Inna wersja. Mamy te miecze przy sobie. Ja obracam miecz tak, żeby dotykać jego płazu mniej więcej, swoim ostrzem, co daje mi dużo stabilność i siłę. W tym momencie odbijam miecz tak. Niedaleko, ale to wystarcza, żeby zakończyć walkę pchnięciem. Dobrze. Ostatni jest cięć mistrzowski. Eiderhau. Uderzenie ciemienia. Uderzamy, jak cała nazwa mówi, w ciemię, czyli w czubek jego głowy. On uderza od dołu. Wykorzystujemy okazję, którą daje nam budowa naszego ciała. Jeżeli uderzamy od góry, mamy odrobinę większy zasięg niż uderzając od dołu. Te kilka centymetrów, nawet przy moim wzroście, pozwala mi uderzyć go w głowę, nie bojąc się, że sam zostanie trafiony. Proszę. Miecz przeleciał przede mną, on dostał mocno w głowę. Przy walce bez zbroi to wystarczy do powalenia go. Co nam jeszcze zostało ciekawego? Sam miecz jednoręczny weźmy. Niektóre traktaty, między innymi 15-wieczny traktat mistrza Hansa Dalhofera, pokazują nam zestaw miecz oraz włócznia. Włócznie możemy oprzeć na jelcu miecza, co daje nam dobrą stabilność i możemy wykonać pchnięcia przeciwnika w ten sposób. W razie potrzeby możemy rzucić tą włócznię od niego i kontynuować walkę mieczem. Ewentualnie się atakuje, skróci dystans, po prostu przechodzimy do walki mieczem. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli walczę włócznią na miecz, to dopóki mam dystans, mam przewagę, nic mi nie zrobi. Jednak, jeśli on odbije moją włócznię i podejdzie zbyt blisko, to mam duży problem, bo trudno coś z tym zrobić. Oczywiście mogę starać się robić jakieś dźwignie, zapasy, tym podobne rzeczy, jednak jest to ryzykowne. Jeżeli mam do tego miecz, w takiej sytuacji po prostu puszczam tą włócznię i dalej walczę mieczem. Więc jest to zestaw bardzo praktyczny. Włócznie miecza często używano podczas walk pojedynkowych, między innymi podczas pojedynków sądowych. O tym też wspomniałem troszeczkę wcześniej na poprzednim wystąpieniu. Często niektóre sprawy, w których brakowało dowodów, rozwiązywano za pomocą pojedynku sądowego. Czyli kto przeżył, ten miał rację i ten wygrał proces. Jednak nie mówiłem o tym, że jeżeli walczył rycerz przeciwko rycerzowi, to i owszem, walczono na broń stalową. A jeżeli chłop walczył z rycerzem, w tym momencie obaj walczyli kijami, żeby nieco wyrównać szanse. I w tym momencie właśnie bardzo przydawały się te techniki na kije, które pokazywaliśmy poniekąd na początku. Już przygotowania do koncertu? Dobrze. To co, może zrobimy jeszcze jedną walkę na zakończenie? Dobrze, weźmiemy tarczę. Po walce już bardzo Państwu podziękujemy. Będziemy troszkę zmachani, więc ciężko będzie mówić. Jeżeli pokaz się Państwu podobał, zapraszamy, można do nas podejść, porozmawiać na temat fechtunku, odpowiem na każde pytanie. Można również ćwiczyć razem z nami po polu. Także zapraszam za chwilę po walce, będzie można się skontaktować.